Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych, podczas którego będziemy mówić na temat śmierci mózgu. A naszym gościem jest pan profesor nauk medycznych Jan Talar, chirurg, specjalista rehabilitacji. Panie profesorze, serdecznie witamy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Serdecznie witam wszystkich widzów i słuchaczy. Panie profesorze, temat niebagatelny, temat, który budzi również wiele kontrowersji. Śmierć mózgu. Może rozpocznijmy od tych faktów, które mówią nam o i definiują pojęcie śmierci. Kiedy następuje ten moment, kiedy lekarze stwierdzają, że ten człowiek nie żyje, nastąpił moment śmierci? Ja bym wolał zacząć troszeczkę z innej strony. Naświetlić problem prawny rozpoznawania śmierci mózgu. Od kiedy to się zaczęło? Dlaczego to trwa? A w następnej kolejności dopiero powiem o ewentualnych objawach śmierci mózgu. Bo do tego trzeba dojść. Jeżeli będziemy rzucać hasła, to będzie trudno przekonać i ojca redaktora, i słuchaczy, gdzie jest prawda. A więc chcę powiedzieć, że cieszę się, że jestem w Toruniu, w miejscu, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik. To miejsce jest znane dla Polaków, znane jest na świecie. Mikołaj Kopernik dokonał rewolucji, gdzie na płaszczyźnie światowej niewiedzy przedstawił nowe fakty, które w momencie ogłoszenia nie były respektowane. Tak zwana śmierć mózgu powstała również na bazie wypaczonej, światowej, kilkudziesięcioletniej niewiedzy i pewnych dążeń do uzyskiwania narządów. Ale sprawa zaczęła się w 1906 roku, kiedy Kajal powiedział, że w momencie zakończenia okresu rozwojowego mózg pozostaje niezmienny, ulega degeneracji, lecz nigdy regeneracji. Od tej pory zaczęto traktować uszkodzenia mózgu jako coś nieodwracalnego, coś, co nie warto leczyć. Nie pomogło piękne odkrycie profesora Jerzego Konarskiego, Polaka, który odkrył plastyczność mózgu. To właśnie to zjawisko powoduje, że mózg uszkodzony przywraca w określonych warunkach, przywraca swoją funkcję. Wielkim wydarzeniem w medycynie było przeszczepienie pierwszego serca przez Krystiana Barnarda 3 grudnia 1967 roku. Wieść obeszła cały świat, ale już nie obeszła wieść, że za kilka dni pacjent, który miał przeszczepione serce, umarł, ale umarł też człowiek, od którego żyjącego pobrano serce. W związku z tym wszczęto śledztwo. Groziła kara dla Krystiana Barnarda. Przepięknie przedstawił ten problem nasz pierwszy kardiochirurg, który dokonał udanego przeszczepu serca w 1969 roku. On powiedział, że pierwszy przeszczep wykonany w mojej asyście był czynem nielegalnym. Podobnie jak czyn Krystiana Barnarda w 1967 roku. Dlaczego? Bo nie było ustawy zezwalającej na przeszczepienie. To jest delikatnie powiedziane, bo przeszczepiać można, ale nie można było pobierać narządów od żyjących chorych. Dlatego też macierzysta uczelnia Krystiana Barnarda chciała pomóc mu, obronić go przed odpowiedzialnością karną. Wytypowała 13 swoich pracowników, ażeby oni zbadali definicję śmierci mózgu. I to, co przedstawili, nazwano konwencją harwardzką. A więc konwencja harwardzka powstała z dwóch powodów. Ochrony prawnej przed odpowiedzialnością Krystiana Barnarda
ale także stworzenia legalności czynów nielegalnych, pobierania narządów do przeszczepów. Przyjrzyjmy się przez chwilę konwencji harwarskiej. Naszym naczelnym zadaniem jest definicja nieodwracalnej śpiączki jako nowe kryterium śmierci. Dlaczego ona powstała? Dlatego, że przestarzałe kryteria śmierci powodują kontrowersje w pozyskiwaniu narządów do przeszczepów. I to jest tu, zaczyna się początek definicji właśnie tej śmierci mózgu. Można zadać pytanie, czy osoba nieżyjąca, zmarła, może być w śpiączce? Nie może być. Jak można rozpoznać nieodwracalne uszkodzenie mózgu w czasie 24 godzin? Panie profesorze, a czy lekarz może jednoznacznie stwierdzić, że nastąpiła śmierć mózgu albo nie? Na końcu powiem. Proszę mi dać, musimy dojść od nitki do kłębka. Nie przykładałem wagi do tej konwencji harwardzkiej, ale w 1975 roku leczyłem pacjenta, młodego Bogdana, który doznał ciężkiego urazu głowy, miał złamane kości podstawy czaszki, miał krwiak podtwardówkowy, miał krwiaki śródmózgowe, miał uszkodzony pień mózgu. Miał wszystkie objawy, które mogły upoważnić do rozpoznania śmierci mózgowej. I w pierwszym dniu, piątym, dziesiątym, dwudziestym, trzydziestym dniu można było u Bogdana rozpoznawać śmierć mózgu. Ale w 50 roku już, dniu już nie można było. Dlaczego? Bo on odzyskał przytomność. A żeby dać dowód temu, to ożenił się, ma żonę, ma dzieci, wnuczki, prowadzi gospodarstwo rolne, jest samodzielny, jeździ traktorem, kombajnem. Dlatego też trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego powstała konwencja harwardzka, poza tymi wspomnianymi wyżej faktami. Między innymi dlatego, że wśród 13 ad hoc, czyli tymczasowego jakiegoś komitetu, jacy byli pracownicy. Był eksperymentator toksycznych dawek LSD i meskaliny. Był filozof, historyk, pastor prezbiteriański, prawnik, psychiatra, psycholog, biochemik, nefrolog, dwaj transplantolodzy, dwóch neurologów i neurochirurg. Trzeba sobie jasno powiedzieć, w 1968 roku nie było żadnej wiedzy na temat chorych w śpiące mózgowej i ci ludzie nie mieli prawa podejmować jakiekolwiek decyzje w tym względzie. Ale konwencja harwardzka coś zmieniła. Zmieniła to, że na całym świecie zaczęto naśladować. Tworzono własne dokumenty w każdym państwie, które by upoważniały do rozpoznawania śmierci mózgu i do pobierania narządów do przeszczepów. W Polsce pierwszy taki dokument pojawił się w 1976 roku, potem w 1984 roku, potem w 1990, 94, 96, 2007. I teraz zastanówmy się, co dały te polskie dokumenty rozpoznawania i stwierdzania śmierci mózgu. Nie były ustawami, a więc nie były źródłem prawa. Artykuł 87 Konstytucji naszej. Naruszały zagadnienia prawnej ochrony życia. Pozwoliły uznawać chorych za będących śmierci mózgowej. Pozwoliły pobierać narządy do przeszczepów. Ale jeszcze jedna rzecz, która wyszła, to to, że zmieniły się postawy etyczne niektórych lekarzy. Już życie nie miało aż takiej wielkiej wartości. Był artykuł w 2005 roku Dobro przeciwko dobru, gdzie redaktor, nie lekarz, redaktor pyta, czyje życie powinien przede wszystkim chronić lekarz? Potencjalnego dawcy czy potencjalnego biorcy organów? Jeśli lekarze stają przed takim wyborem, czy odpowiedzialna jest za to zła definicja śmierci, czy zła praktyka? I to dzisiaj będzie wyjaśnione. To był rok 2005, kiedy ja pierwszy raz
powiedziałem publicznie, że w Polsce dokonuje się eutanazji na chorych w śpiące. Rozgorzała dyskusja i to jest owoc tej dyskusji. Panie profesorze, czy śmierć mózgu, pan określa jak tak zwana śmierć mózgu, czy to nie jest obiektywne zjawisko biologiczne, podobnie jak śmierć, jego umarcie serca, nerek i ewentualnie czym różni się tak zwana śmierć mózgu od umarcia nerek czy serca? Odpowiem. Gdyby była to śmierć, to by nie pobierano serca, nerek, wątroby, śledziony płuc. Nie można byłoby pobrać, bo te narządy byłyby martwe. A pobiera się żyjące narządy. Zresztą to będzie udowodnione za chwilę. Ale proszę zwrócić uwagę na to, co zmieniło się w psychice lekarzy. Specjalista, lekarz, podał, rozpoznanie śmierci mózgu jest aktem służącym zachowaniu godności człowieka w czasie umierania. Brak akceptacji tego stanowiska powodować będzie długotrwały proces umierania bez precyzyjnie ustalonego jego końca, często z towarzyszącym już rozkładem ciała. Byłby to najbardziej jaskrawy przykład odczłowieczenia postaw w medycynie. Tyle lat żyjemy i jeszcze nikt nie opisał, jak długo trwa ten długotrwały proces umierania. Jak rozpada się ciało. To są jakieś z księżyca wzięte dowody. Na czym mogło polegać zachowanie godności człowieka w czasie umierania kilkudziewiętnastoletniego młodego człowieka, u którego w ciągu doby rozpoznano śmierć mózgu? Czy on umierał z godnością? Chyba nie. A czy umierała moja pierwsza pacjentka, którą przyjąłem do kliniki, Violetta, która miała być dawcą narządów, tylko potrzebne były dwa podpisy, ojca i matki. I już by jej nie było, a ona żyje, urodziła dziecko, a więc i jest szczęśliwa. Czy Agnieszka, która miała ciężki uraz głowy, ona by umierała z godnością, czy raczej bardziej godnie jest żyć, skończyć studia, być szczęśliwym, być kochanym? Czy lepiej było umrzeć Danusi, 33-letniej kobiecie, która w 12 tygodniu ciąży doznała ciężkiego urazu głowy? Wszystkie objawy decydowały o tym, że chora jest śmierci mózgowej. Ale był jeden problem, którego nie można było negować. To fakt żyjącego płodu. Przy tak wielkim urazie wielonarządowym to dziecko aż krzycza, tak można powiedzieć w przesadzie, dawało dowody życia. I co się stało? Przez kilka miesięcy była rehabilitowana, a w 8 miesiącu urodziła dziecko z apkarem 9. Dziecko żyje, uznawane jest za najzdolniejsze dziecko w klasie, ale i matka żyje. Czy znana historia z naszego województwa, ale i z całej Polski, Marta, została rozjechana na przejściu dla pieszych, licealistka. Nie było żadnej szansy dla niej, ale najprzeróżniejsze starania spowodowały, że trafiła do kliniki. I co? I ta dziewczyna wyszła, żyje. Po 6 latach przyjechała do mnie do domu z reklamacją. Niech pan profesor coś zrobi, bo wszyscy patrzą na moją głowę, że jest zapadnięta. Reklamacja została przyjęta i miała operację plastyczną i żyje uśmiechnięta. Szanowni państwo, to są dowody, to są fakty. Tego się nie da ukryć pod dywan. Ja miałem wszelkie warunki w klinice do tego, żeby leczyć w każdych warunkach chorych. Można powiedzieć, co się stało z ludźmi naszych czasów. Czy demon dzisiejszej cywilizacji złamał równowagę w człowieku między jego rozumem a wolą, między nauką a sumieniem? Tu się nic nie zgadza. I nie chciałbym robić szerokiego wywodu, ale chciałbym zwrócić uwagę szanownego ojca redaktora i słuchaczy na jeden z ostatnich dokumentów o kryteriach stwierdzania i rozpoznawania śmierci mózgu.
Było to obwieszczenie ministra zdrowia z 17 lipca 2007 roku. Czy w medycynie można uważać, żeby w krótkim czasie, bez należnego leczenia, rozpoznawać trwałe ustanie czynności mózgu? Ten mózg żyje. Ostatnie badania amerykańskie dowodzą, że nawet po rozpoznaniu śmierci mózgu pacjenci wykazują czynność mózgu. Ale przejdźmy do definicji właśnie śmierci mózgu. Śmierć mózgu jest zjawiskiem zdysocjowanym. Oznacza to, że śmierć ogarnia tkanki i układy w różnym czasie. Powoduje to dezintegrację ustroju jako całości funkcjonalnej i kolejne trwałe wypadanie poszczególnych funkcji w różnej sekwencji czasowej. Przypomnijmy sobie definicję dysocjacji. Dysocjacja to jest rozpad związków chemicznych na jony w środowisku wody. Jeżeli weźmiemy 10 milionów litrów wody, to w tej wodzie dysocjuje tylko litr wody. A zatem, gdyby tak było, to byśmy dzisiaj nie mówili o śmierci mózgu. Co to znaczy, że śmierć ogarnia tkanki i układy w różnym czasie? Czy ktoś powiedział, w jakim czasie umiera serce, wątroba, nerki, noga, ucho, palec piąty u ręki? Wielowiekowa śmierć krążeniowo-oddechowa występuje jednoczasowo, a tu rozciąga się w czasie, żeby można było robić, co się chce. Kolejny cytowany wcześniej fragment. Powoduje to dezintegrację ustroju jako całości funkcjonalnej. Jak wygląda dezintegracja ustroju jako całości funkcjonalnej? Nikt tego nie podał, nikt tego nie opisał, ale stosowanie pustych słów tutaj zasłania albo zaciemnia obraz lekarzom. Jak przedstawiał się obraz dezintegracji ustroju? Tego jako całości funkcjonalnej. Tego nikt nie powiedział. Ale jeszcze dalszy fragment. Kolejno trwałe wypadanie poszczególnych funkcji w różnej sekwencji czasowej. Na czym to polegało? Który narząd tracił funkcję w różnej sekwencji czasowej? Nie było tak. Nie można podać ani sekwencji sekundowej, minutowej, dniowej, miesięcznej. Co jest dla mnie istotne? Ponad 40 lat wybudzałem setki chorych ze śpiączki mózgowej. Najchętniej wybudzałem z najcięższych stanów. I przez te 40 lat ani razu nie zauważyłem zjawiska zdysocjowanej śmierci. Człowiek żyje, jeżeli się go leczy. A zatem zamiast rozpoznawać taki stan, tak zwany, to trzeba odpowiednio leczyć. Moi drodzy, na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat śmierć mózgu. Naszym gościem jest pan profesor nauk medycznych Jan Talar. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia. Przypomnijmy, z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14, a także numery w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Śmierć mózgu to temat, który podejmujemy. Panie profesorze, wróćmy może do tego pytania, które na początku postawiliśmy, pytania, które nie jest łatwym pytaniem, o ten moment śmierci człowieka. Proszę mi jeszcze pozwolić. Dam przykład kobiety z Debreczyna. Kobieta miała pęknięty tętniak. 2000 godzin nie żyła. Płód się rozwijał. Po 2000 godzin była operacja, gdzie wydobyto zdrowy płód, a zdrowe narządy przeszczepiono innym ludziom. Czy tam działało, czy nie działało zjawisko zdysocjowanej śmierci mózgu? Jeżeli tak wszyscy się zaklinają, że działa zjawisko zdysocjowanej śmierci, to ta kobieta nie powinna urodzić dziecka, nie powinna
nie powinny być pobrane narządy do przeszczepu. Proszę zauważyć, w mediach coraz więcej pisze się o kobietach, które w ciąży zapadły w śpiączkę, były w bardzo różnym stanie i rodziły dzieci. Problem jest w tym, że po urodzeniu dzieci w większości tych kobiet pobiera się narządy. To wszystko opisywał między innymi Sajt. I teraz chcę przejść jeszcze do mocniejszych konkretów. Panie profesorze, może jeszcze tutaj w tym kontekście pytanie dotyczące śpiączki. Czy śpiączka równa się śmierć mózgu? Odpowiem krótko. Śpiączka leczona nie jest śmiercią mózgu. Ale wróćmy do obwieszczenia ministra zdrowia 17 lipca 2007 roku. W większości przypadków klinicznych obrzęk mózgu wynikający z jego uszkodzenia narasta od strony przestrzeni nadnamiotowej, a pień mózgu umiera jako ostatnia jego część. Czy minister zdrowia zaproponował jakiekolwiek leczenie, zanim będzie rozpoznawał śmierć mózgu? Ja mam dowody. Dziewczynka 3-letnia miała obrzęk mózgu, typowy dla uszkodzeń mózgu. Na drugi dzień już było wklinowanie migdałków mózgu. I to dziecko umarło. Zgodnie z definicją ministra zdrowia. Dlaczego minister zdrowia nie proponuje, tak jak się na świecie zakłada, czujniki ciśnienia śródczaszkowego? Jest wiele parametrów badanych w oddziałach intensywnej terapii. Nie bada się ciśnienia śródczaszkowego. Na 100 pacjentów, 3, może 4 pacjentów ma zakładany czujnik ciśnienia śródczaszkowego. Najprawdopodobniej, żeby nie wiedzieć, że narasta ciśnienie śródczaszkowe, ale są inne objawy, które o tym decydują. To jest prosty zabieg. Implantacja czujnika ciśnienia śródczaszkowego. Każdy lekarz na oddziale potrafi to zrobić. Jeżeli minister zdrowia podaje, że w większości przypadków obrzęk mózgu narasta, to znaczy, że nakłaniał lekarzy do zaniechania należnego leczenia. A tym należnym leczeniem to było odbarszczenie mózgu. Ja mam tutaj slajdy, gdzie były bardzo duże, rozległe kraniektomie. Proszę zwrócić uwagę, ci chorzy żyją. Nawet żyje studentka, która była zmasakrowana na przejściu dla pieszych. Studentka. Zdjęcie jest ze środy 24 stycznia. A więc żyje, wiele lat żyje. A jak ma żyć pacjent, który jest wielką dziurą w głowie, która sięga aż drugiej strony czaszki? Żyje? Żyje. Proszę Państwa, te wielkie uszkodzenia wynikające z kraniektomii, wykonuje się operacje plastyczne. I ci ludzie żyją, mogą żyć. Dla przykładu, z ostatniego kwartału 2017 roku Adaś miał kraniektomię obustronną. Zostały wszczepione płytki, a po 3 miesiącach rehabilitacji Adaś chodzi. Czy to nie dowodzi, że można leczyć? Panie profesorze, odbierzmy telefon. Zapraszamy widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Halo, halo, prosimy bardzo. Jerzy Polska Południowa. Wspaniała audycja, naprawdę wspaniała. Jeżeli można, ja chciałem, pozdrawiam wszystkich studio i profesora szczególnie. Chciałem zadać takie krótkie pytanie. Moja matka ma 90 lat. No i nagle skoki ciśnienia się zrobiły, tam po 170 skakało. Tu prawie to rozkurczowe, prawie 100. Ja dzwoniłem na pogotowie, no tam leki na zbicie, podałem ten Polprin. Pytam się, na ile to ciśnienie może spaść. To nie ma granicy dolnej. To ciśnienie później się uregulowało, ale po jakichś 2 miesiącach wystąpiła sytuacja taka, że nastąpił wylew. Znalazła się w szpitalu. No i szczęśliwie z tego szpitala wyszła z wieloma aferami, bo tam nie była podłączona, tam, że tak powiem, dostała na tle nerwowym tego skurczu komór, często skurczu tego, no ale w każdym bądź razie jest już w domu.
miałem skierowanie na rehabilitację. Z tego, co wyczytałem, to najważniejszy jest ten okres tych paru dni po wylewie, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. Okazuje się, rehabilitacja z NFZ-u to tam za 2 miesiące może być. No szczęśliwie, ja sam robiłem, wróciła do formy i ten stan się polepsza. Natomiast chciałem się pana profesora zapytać o taką rzecz. Możliwość zregenerowania tych tkanek mózgowych, bo ja czytałem w jakichś tam różnych artykułach parę miesięcy temu, że nie tylko, że rzuca sobie na inne jakby miejsca te obszary, które uległy degradacji, że one to przejmują te funkcje, ale że nawet się może regenerować. Chciałem się zapytać pana profesora, gdyby był uprzejmy, ile w tym jest rzeczywiście prawdy. No i jeszcze raz wyrazy uznania, bo to, co pan profesor mówi, to wygląda na cuda. To naprawdę takich lekarzy, żeby w Polsce było więcej, to chciałby się tu w tym kraju żyć. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Jerzy, Bóg zapłać serdecznie za to włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Też życzymy wielu łask Bożych dla pana mamy. Panie profesorze, prosimy bardzo. Każdy organizm ludzki ma zdolności regeneracji. Najprostsza sprawa, jeżeli ktoś sobie zranił nogę, rękę, to wszystko się goi. Dlaczego się mówi, że mózg się nie regeneruje? Tak samo się regeneruje. Tak jak choroby narządów wewnętrznych też się goją i mózg też się ma prawo goić, tylko trzeba stworzyć do tego warunki. Tak jak powiedział profesor Jerzy Konorski, trzeba stworzyć określone warunki, określoną stymulację mózgu, po to i całego ciała, po to, żeby ten mózg przywrócił swoje funkcje. Ja napisałem kilka książek, w których przedstawiałem właśnie możliwości neurorehabilitacji takich chorych i te rodziny, które się nauczyły strategii neurofizjoterapii i neuroprotekcji, to te osoby są szczęśliwe, a ich bliscy żyją i funkcjonują całkiem poprawnie. Panie profesorze, czy wiedza o śmierci, tak zwanej, jak panu to określa, śmierci mózgowej na dzień dzisiejszy jest wiedzą wystarczającą? Po to napisałem książkę, żeby każdy, który ma wątpliwości, żeby się z tym zapoznał. Bo to jest pierwsza książka na świecie, która traktuje o tym. Tego tematu się nie porusza, bo to jest no, wstyd dla współczesnej medycyny, żeby tak traktować chorych. Ja zadaję pytanie, po co chorego przywozi się do szpitala? Czy po to, żeby go leczyć, czy po to, żeby go dyskwalifikować? Ja byłem uczony przez dobrych profesorów, i oni mi wpoili zadanie leczenia każdego jednego chorego. Upłynęły lata, ale w kwestii podchodzenia do chorych powinniśmy realizować stałe zasady Hipokratesa. Proszę, idziemy dalej, jeżeli ojciec redaktor pozwoli. Dalej kontynuujemy to obwieszczenie. Nikt nie zrozumie tego, jeżeli ja dzisiaj tego nie przedstawię. Trwałe uszkodzenie pnia mózgu ustala się na podstawie braku określonych odruchów nerwowych i braku spontanicznej czynności oddechowej. Postępowanie takie, oparte przede wszystkim na badaniach klinicznych, w przeważającej liczbie przypadków jest możliwe, a jego wynik pewny. Proszę państwa, nie ma nic gorszego niż takie stwierdzenie. To znaczy, że nikt nie wie o zjawisku plastyczności mózgu. Brak określonych odruchów, brak spontanicznej czynności oddechowej są spowodowane przejściowym szokiem mózgu. O szoku mózgu też się nie mówi. Mówi się o szoku rdzeniowym, kiedy nie ma żadnych odruchów, ale po iluś dniach odruchy wracają, nawet ulegają wygórowaniu. To samo się dzieje, bo to jest ten sam ośrodkowy układ nerwowy, a więc to wszystko wraca. Ja pokazuję wielu moich pacjentów, między innymi Kubę, absolwenta wyższej uczelni, który podczas wakacji, pierwszych wakacji już samodzielnych, doznał udaru pnia mózgu. Wykazywał wszystkie objawy śmierci mózgowej, ale
trafił do mojej kliniki. I co się stało? Ten chłopak w ciągu 2 miesięcy chodził. Skończył studia podyplomowe w 3 lata po incydencie. Do tej pory żyje, pracuje. Szanowni Państwo, to jest już najsympatyczniejszy chyba obrazek. Młoda dziewczyna uległa ciężkiemu wypadkowi, doznając rozległego urazu czaszkowo-mózgowego. Miała obustronną kraniektomię. Dużo zainwestowaliśmy, pracowaliśmy nad nią wiele miesięcy. Ale jaki jest efekt? Że po 10 latach poszła z Bydgoszczy do Częstochowy na pielgrzymkę pieszą. Czy to ktoś sobie może wyobrazić? Czy ktoś może wierzyć w coś takiego? Jest zdjęcie, są dowody. To wszystko robiłem w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej, ale do 2005 roku. Od tej pory nie zaprzestałem leczenia chorych w śpiące, bo szkoliłem rodziny chorych w ciężkim stanie w Polsce, w Europie, nawet na innych kontynentach. I ci ludzie odzyskiwali sprawność, odzyskiwali świadomość i żyją. Proszę zwrócić uwagę, pokazuję jeszcze raz pacjenta z wielkim ubytkiem mózgu. To było trwałe uszkodzenie mózgu, czyli definicja była spełniona. Dlaczego ten człowiek żyje? Bo był rehabilitowany. A tu jest jeszcze inny człowiek z tej beczki. Młody człowiek wyjechał za granicę, żeby zarobić pieniądze. Przy wyrąbie drzew w górach. Drzewo tak się osunęło, że zmiażdżyło mu głowę. Żona przyjechała do mnie, żeby nauczyć ją neurofizjoterapii. Nauczyłem ją i odzyskała męża. Zaproponowali w Niemczech jej etat wybudzaczki, dlatego że takie rzeczy się nie zdarzały. Panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Dobrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Urszula z tej strony, z Małopolski. Małopolska się kłania. Witamy Panią Urszulę. Panie doktorze, no, myśmy coś z Panem mieli wspólnego. Mam brata, który miał dzieciątko, bo już nie żyje. 18-miesięczny. Lekarze stwierdzili u niego, jak to mówią, śmierć mózgu, tylko po prostu, że mózg obumarł. Chciałam zapytać taką rzecz. Jakie są prawa pacjenta, jeżeli by chciał na przykład dany, powiedzmy, ojciec, rodzic, by pan przyjechał do danego szpitala na konsultację? I, albo co można zrobić, żeby na przykład, bo to chodzi o Prokocim w Krakowie, żeby osoba z zewnątrz albo w jakiś sposób dociekać, szukać ratunku, jeżeli się jest w innym szpitalu. Jeżeli po prostu no, w takim przypadku rodzic potrzebuje pomocy i nie wie, co ma robić. Ja jako ciotka dzwonię z pytaniem, kiedy to już jest 3 lata po. To wszystko. Pani Urszulu, również z serca dziękujemy za to włączenie, za ten głos. Głos przepełniony bólem po stracie bliskiej osoby. Jeszcze to jest dziecko. I też chcemy otaczać modlitwą, aby ten ból został ukojony. Dziękuję za pytanie. Pani Urszulo, problem jest bardzo trudny, bo nie chce się wierzyć, że można dzieciątka nawet w beznadziejnym stanie ratować. Rozpoznaje się po objawach, ale nie prowadzi się należnego, skutecznego leczenia. Ja za jakiś moment pokażę dziecko, które 2 lata było na respiratorze, w klinice. Nie miało żadnych odruchów. A po 2 miesiącach neurofizjoterapii pani zobaczy, jak to dziecko dalej żyło. Panie profesorze, jakie są kryteria, które wskazują zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami lekarskimi na to, że mózg obumarł? Dzisiaj te zasady stosowane w medycynie przy stwierdzaniu śmierci mózgu. Jakie pan wnosi tutaj obiekcje? Idziemy do obwieszczenia.
Śmierci mózgu jako całości czynnikiem kwalifikującym jest śmierć pnia mózgowego. Jej stwierdzenie jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym, aby uznać śmierć mózgu jako całości, a tym samym śmierć człowieka. Ja tutaj przedstawiam Państwu panią Janinę, która miała tak rozległy udar pnia mózgu, że tego pnia mózgu nie było, a ona żyje. Gdzie leży prawda? Czy prawda leży w medycynie, czy prawda leży w codziennej rzeczywistości? Inna, młoda licealistka, Kamila, miała uszkodzony pień mózgu. Absolutnie kwalifikowała się do pobrania narządów. Pytanie, dlaczego żyje? Dlatego, że matka na siłę zabrała dziecko ze szpitala. W tej chwili są w Szkocji, pracują, zarabiają pieniążki. A więc proszę zobaczyć, jaka jest rozbieżność między prawami nauki, a prawami życia ludzi. Tu jest jeszcze jedna pani, która miała też rozległy udar. A więc czy jest prawdą to, co było powiedziane w obwieszczeniu? Chyba nie. Ale proszę zobaczyć, jak się karmi pracowników służby zdrowia treściami. Nieustanne poszerzanie wiedzy i doświadczenia lekarskiego jest procesem ciągłym. Pozwala to na wprowadzenie do praktyki lekarskiej coraz lepszych, pewniejszych sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Ja pytam, jakich? Czy któryś z lekarzy był szkolony w postępie tych nowych, pewniejszych praktyk? Nie. To są pustosłowia, szanowni państwo. Wieloletnia praktyka medyczna jednoznacznie wykazała, że w wybranych przypadkach odstąpienie od koncepcji śmierci człowieka jako całości na rzecz śmierci mózgu człowieka jako całości jest uzasadnione z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Jak można naukowo udowodnić? Bo tutaj praktyczny punkt widzenia to jest wiadomy, uznanie śmierci. Proszę państwa, musimy zapamiętać, chorzy po ciężkich urazach głowy mieli, mają i będą mieć przemijający szok mózgowy, który objawia się tymi wszystkimi cechami, które powodują rozpoznanie śmierci mózgu. Czy my nie za wcześnie rozpoznajemy śmierć mózgu? Czy my stosujemy należne leczenie tak, jak było, że leczy się takich pacjentów skutecznie? A więc zapamiętajmy. Nieobecność odruchów pniowych i brak spontanicznej czynności oddechowej są naturalnymi, patofizjologicznymi, przemijającymi objawami szoku mózgu, które mijają po zastosowaniu określonych stymulacji neurofizjoterapeutycznych i neuroprotekcyjnych. Ale żeby być dalej przy ludziach, przy chorych, którzy i rodzina, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, przytaczam SMS matki. Bardzo proszę pana profesora, żeby pan odebrał telefon. Syn ma 14 lat, uległ wypadkowi i lekarze go przekreślili. Błagam, niech pan odbierze telefon. Co powiedział matce lekarz? Szanse na przeżycie zero. Mózg gnije. Czy pani rozumie, że Paweł nie ma żadnych szans? Cud, jak przeżyje operację. Cud, jak przeżyje godzinę. Pani będzie musiała przyjąć wiadomość. Pani naoglądała się filmów. Lekarz powiedział, że podjął się heroicznej operacji. A matka na to. Czy będziecie syna wybudzać? Lekarz. To jest tak, jakbyście poszli na cmentarz i chcieli wybudzić tam leżących. Matka, jak szłam przez korytarz, tak mi było przykro. Synowi bije serce, jest ciepły. A na cmentarzu co jest? Serca nie biją i są zimni. Kolejny lekarz powiedział, jest beznadziejnie, daje sobie ręce obciąć, że z Pawełka nic nie będzie. Co powiedziała matka? Ja z kolei mu odpowiedziałam, że daję sobie uciąć głowę,
że Pawełek wyjdzie z tego. Była u mnie, nauczona strategii neurofizjoterapii. Popatrzył na mnie jak na wariatkę, ale dał mi już spokój. A Pawełkowi już pomału wraca oddech. Pawełek w środę zaczął mrugać powiekami. Poza tym, jak mu coś opowiadałem, to płynęły mu łzy. Dziś sam oddycha. Czyli co? Brak samodzielnego oddechu, samoistnego, to jest objaw śmierci mózgu? To jest objaw przemijających reakcji wynikających z szoku mózgowego. Jeszcze, żeby dodać, to dziecko umarło z dniem wypadku. Na jego nieszczęście zaczął oddychać, bo już dawno pobralibyśmy organy i byłoby po sprawie. Na koniec dodał, dajcie mu umrzeć. Co wy od niego chcecie? Ale jeszcze chwilę. To zostawimy. Paweł jest teraz przeniesiony na zwykły oddział pediatryczny. Proszę zobaczyć Pawła. Żyje. Nawet był w budziku w Warszawie. A więc to nie jest wymysł, to nie jest sztuczka. Proszę bardzo. Panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Dobrze. Bardzo proszę. Dobrze. Halo, halo. Szczęść Boże ojcu prowadzącemu i szanownemu panu profesorowi. Mam takie pytanie. Jest wspaniały dzisiaj temat, bardzo interesujący. Dotyczy mojej kuzynki, córka leży w śpiączce. To już 11 rok. Tak się przysłuchuje. Życie jest możliwe. Może i dla niej jest nadzieja. Ma odruchy kończyn górnych. Kończyny dolne też. Oczami po prostu wzrok. Są ruchy, odruchy. Tak jak moja kuzynka mówi, też odgłosy. Gdy przychodzi pielęgniarka środowiskowa, która pomaga i w pielęgnacji, jednocześnie taka pani, która przychodzi, też pomaga, bo już moja kuzynka jest wyczerpana na siłach, wiadomo. Ale ja bym prosiła, o co mi chodzi. Panie profesorze, czy mogłabym nabyć numer telefonu, kontakt lub adres? Ta osoba chora leży, to znaczy chora w śpiączce, jest we Wałbrzychu, a ja dzwonię z Niemiec. Czy byłby jakiś możliwy kontakt? Czy też jakaś rehabilitacja, leczenie, tak jak pan profesor mówi, leczenie jest odpowiednie? Żeby ją, a może jednak pobudzić, a może jednak wstanie, bo moja kuzynka, no już załamuje się. Nie dziwię się matce. Dziękuję. Dziękuję pani za ten głos i panie profesorze, prosimy o odpowiedź. Szanowna pani, prawda jest taka, że im wcześniej podejmujemy się rehabilitacji, tym większa gwarancja, że odzyskamy sprawność. Ja leczyłem już pacjentów po 8 lat będących w takim stanie niewiadomym i uzyskiwałem poprawę. A więc jeżeli się podejmujemy coś robić, to tak jak rolnik. Jeżeli posiał ziarno, to ono wyda plon. Jeżeli będziemy rehabilitować, to nawet jeżeli chociaż w części odzyskamy sprawność tej osoby, to już będzie sukces. To nie będą wielkie, milowe kroki, bo trzeba poznać, jakie uszkodzenie mózgu jest, jak ona się zachowuje, jak reaguje na najbliższych. Zazwyczaj mówi się, ona nie reaguje na nic. Bo jeżeli ktoś przy chorej mówi krytycznie, to ta chora osoba nie będzie podejmować jakiejkolwiek kontaktu. Natomiast bliska osoba z empatią, z życzliwością, z miłością zawsze nawiąże kontakt. Są dwie drogi. Jest albo kupno mojej książki, śpiączka mózgowa, a tak zwana śmierć mózgu, przeczytać i zastosować się, albo przyjechać z dokumentacją całą do mnie i nauczę, co należy zrobić, ażeby pomóc. A w dalszej kolejności będziemy mogli przyjąć na leczenie taką panienkę. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Piotr z Łodzi telefonuje. Serdecznie pozdrawiam pana gościa, pana profesora i ojca prowadzącego. Chciałem taką rzecz powiedzieć, która mi nie daje spokoju i ten program, jakby to powiedzieć, no spadł z nieba.
bardzo bliska mi osoba pewnego dnia źle się poczuła. Znaczy to trwało około tygodnia, w końcu zawołano pogotowie w nocy, wcześniej rano, trzecia, czwarta. Wsiadł do pogotowia, pojechał do szpitala, rodzina go tam pojechała również. O 24 stan się tak gwałtownie pogorszył, że stracił oddech, został zaintubowany. Po około dwóch tygodniach odzyskał oddech, jakby oczami wodził, ale to jednak trwało od momentu utraty oddechu 2 miesiące, no i zmarł. I całej rodzinie, wszystkim nam się w głowie nie mieści, czy to możliwe, że człowiek normalnie poszedł sam do szpitala o własnych siłach i tam mu nie... I tam stracił przytomność, w końcu systematycznie tracił. To był stwierdzono zawał pnia mózgu właśnie. I ponieważ tu padały te określenia, w związku z czym pozwoliłem sobie zadzwonić. Tak. To przejdę na odbiór. Chyba, że jakieś pytania pan profesor ma uzupełniające. Panie profesorze, dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Proszę pana, z mojego doświadczenia wynika, że chorzy, im dłużej leżą w szpitalu, tym stan tych chorych staje się cięższy. Dlaczego? Dlatego, że mają infekcje szpitalne tak zmutowanych zarazków, że jest trudność ich leczenia. I nie umierają z tego powodu, że był uszkodzony pień mózgu, tylko umierają z powodu zapalenia płuc, z powodu sepsy, z powodu innych uogólnionych infekcji. I tu, no tak należy chyba tłumaczyć, bo gdyby było tak źle z pniem, to by umarł natychmiast. A jeżeli on umarł po 2 miesiącach, to na pewno nie była przyczyna. Nie leżała w uszkodzeniu pnia mózgu. Panie profesorze, a po stwierdzeniu śmierci mózgu, pan mówi o tak zwanej śmierci mózgu, czy można wybudzić człowieka? Pytanie jest wspaniałe. Nie można wybudzić, ale nie dlatego, że jest rozpoznana śmierć mózgu, tylko do tego pacjenta już się nie wolno dotknąć. Jeżeli by się dotknął fizjoterapeuta, to bezcześci zwłoki i grozi mu kara więzienia. I tym się zasłaniają entuzjaści śmierci mózgu. Czy profesor wybudził chorych po rozpoznanej śmierci mózgu? Nie, bo nie miałem prawa takiego, ale wybudzam ludzi, których już się wszystko robi, żeby pobrać od nich narządy. Jeżeli to jest dziecko, to jest potrzebna zgoda rodziny. I ja mam wiele takich dzieci, które nawet siłą wyrwane ze szpitala trafiły do mnie i one żyją. Natomiast z osobami dorosłymi jest poważniejszy problem, bo jest prawo domniemanej zgody. Jak można być pewnym, że ktoś się zgadza na to, żeby pobierać narządy? Ale tu nie chodzi o pobieranie narządów. Tu chodzi o to, że ten chory ma być leczony. I jeżeli nie ma w Krajowym Rejestrze sprzeciwów, to znaczy, że ten człowiek może się kwalifikować jako będący w tak zwanej śmierci mózgowej. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo. Halo. Prosimy bardzo. Kto jest halo? Z nami? Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teresa z Mysłowic. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora. Dziękuję. I mam właśnie, wróciłam dzisiaj ze szpitala, ponieważ, jakie błędy są, wróciłam dzisiaj ze szpitala i miałam niesamowity ból głowy, jak szłam do szpitala. W dalszym ciągu mam takie zawroty głowy i bóle głowy. I w tym kierunku nic nie robiono, ponieważ pani doktor pierwszego kontaktu nie napisała tylko odnośnie spraw gastrologicznych, a nie napisała odnośnie bólu głowy, no to i zawrotów, to już w ogóle w tym kierunku nic nie zrobiono. No więc tak nas lekarze leczą. Tak, dziękuję, przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, pani Teresą. Pozdrawiamy i życzymy wszelkich łask Bożych, zdrowia i tego, czego potrzeba. Panie profesorze, nasz program pomału dobiega końca i
pewnego rodzaju poczyńmy podsumowanie. Z czym chcemy zostawić widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria w tym temacie śmierć mózgu? Ja mam tutaj przepotężne materiały, które przekonają nie tylko każdego Polaka, ale nawet i entuzjastów śmierci mózgu. Ale jeżeli nie ma innej możliwości, wcześniej podałem, że pokażę dziecko, które było 2 lata podłączone do respiratora. Nie miało żadnych odruchów, nie miało prawa żyć, ale ze względu na problemy organizacyjne szpitala, bo coś się stało, że to dziecko było niedotlenione, to jego trzymali. Pytanie, czy było zjawisko zdysocjowanej śmierci? Nie było, bo matka po 2 miesiącach, neurofizjoterapii i neuroprotekcji zabrała dziecko do domu i jeździła na spacery. A więc proszę zauważyć, jaka jest różnica poglądów. W wielu sytuacjach są problemy, ale tutaj powinno się powiedzieć o tym, jak się powinno leczyć. Ja myślałem, że będzie czas na to, żeby wytłumaczyć tym, którzy rozpoznają śmierć mózgu, że to jest daleka droga, że lepszą drogą jest odzyskiwanie zdrowia. Ale jeżeli już nie można tego powiedzieć, może następnym razem. Jeszcze jedna uwaga. Napisała lekarka, lekarz anestezjologii, intensywnej terapii, po obejrzeniu programów Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jak to możliwe, że te same osoby, gdy są w szpitalu, kwalifikuje się jako śmierć mózgowa, natomiast gdy zostaną przekazane panu profesorowi do leczenia, to mówi się, że były w śpiące mózgowej. Czy to nie jest po prostu manipulacja faktami? Zatwierdzona śmierć mózgowa zwalnia z leczenia, ale czy nie za wcześnie lekarze opuszczają ręce, nic nie robiąc, tylko przypatrując się pasywnie? W prawodawstwie można by takie pasywne działania nazwać nieelegancko. Ale jeszcze jest jedna ocena dziennikarza, a może ta nowa definicja śmierci sprawia, że o życie chorego lekarze nie walczą już z taką determinacją jak kiedyś. Czyje życie jest ważniejsze? Dawcy czy biorcy narządów? Czy w ogóle można dokonywać takiego wyboru? Ile jeszcze mamy czasu? Jeszcze mamy minutę. Minutę. No mam piękne slajdy, ale prawo do życia jest prawem człowieka. Tak powiedział nasz papież. Jeżeli mam jedną chwilę, to najważniejszą rzecz powiem. 50 lat funkcjonująca, szkodliwa dla zdrowia i życia pacjentów konwencja harwardzka, ponad 40-letnie wybudzenia setek chorych ze śpiączki mózgowej pourazowej, przedstawione skuteczne metody odzyskiwania świadomości, samodzielnego oddychania i sprawności fizycznej pacjentów z uszkodzeniami mózgu będących w śpiączce, zawarte w książce Śpiączka mózgowa, tak zwana śmierć mózgu, zobowiązują mnie do ogłoszenia manifestu bydgosko-toruńskiego. Nie może funkcjonować u chorych bezpodstawne określenie tak zwana śmierć mózgu, bowiem najczęściej jest to przemijające zaburzenie świadomości z możliwymi zaburzeniami oddychania, krążenia, za refleksją, z zaburzeniami perystaltyki jelit wynikającymi z szoku mózgowego po uszkodzeniu mózgu, które to objawy ustępują, jeżeli stosuje się wczesne, kompleksowe, nowoczesne, neuroprotekcyjne i neurofizjoterapeutyczne leczenie, zastrzeżeniem, żeby nie stosować leków sedacyjnych, gdzie w tej chwili podaje się nawet 4 leki sedacyjne w dużych dawkach, do tego opiaty, do tego leki przeciwbólowe. Przy takim leczeniu prawdopodobieństwo odzyskania sprawności, świadomości zmniejsza się. Im dłużej chory leży w szpitalu, tym mniejsza szansa. I w ten sposób, tym manifestem odpowiedziałem na pytanie, które było kilka razy zadawane,
Jak to jest z tą definicją śmierci mózgu? Panie profesorze, dziękujemy za ten czas spotkania na antenie Telewizji Trwam i antenie Radia Maria. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy na drugą część na godzinę 21.30 na antenę Radia Maria. Naszym gościem jest pan profesor nauk medycznych Jan Talar, chirurg, specjalista rehabilitacji, a temat, który podejmujemy, to śmierć mózgu. Śmierć mózgu zwalnia z konieczności leczenia pacjenta. Tylko kiedy następuje śmierć mózgu? Zapraszamy na drugą część naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.